Witam, to będzie szybki przegląd analizy swing trading fundamentalnej na 28 czerwca do 2 lipca 2021 roku. Według mnie, czy są jakieś powody do kupna swing tradingowe jakiejś waluty w spojrzeniu z analizy fundamentalnej dla mnie, czy też nie ma. A więc tak, jeśli chodzi o nowozelandzkiego dolara, tam się ostatnio kompletnie nic w tym tygodniu nie zmieniło. Nadal nie widzę powodu do kupna czy też sprzedaży. Według mnie jest to neutralna waluta. O RBA i australijskim dolarze też nie widzę powodu do tego, żeby kupować tą walutę. Jeśli chodzi o ECB i euro, szczerze powiedziawszy, też to samo, nie widzę powodu, żeby kupować czy też sprzedawać jakiegoś silnego bodźca, który miałby spowodować, że byłby nastawiony na kupno czy też sprzedaż europejskiej waluty. Jeśli chodzi o Fed, ostatnio zdaje się w środę coś się działo mocno na USD. Możemy to zerknąć w jakimś tutaj parze walutowej. No tak. FOMC to było 16, 18, środa to było 23. Nie, to nie tu, gdzieś widziałem taki duży ruch. 23. Może mi się coś pomyliło, no mniejsza z tym, no nie widzę tam też szczególnie powodów, dla których miałbym go sprzedawać. Jedyne co teraz mogłoby trzymać USD w ryzach, żeby go jednak kupować. Tak bym to ujął, to kupować plotkę na temat tego, że Fed już za niedługo, już chwila moment, będzie podnosił stopy procentowe i zmieni zdanie na temat wsparcia gospodarki amerykańskiej i przestanie dodrukowywać pieniądze i tak dalej. No ale tak jak jest tutaj napisane, to jest raczej kupuj plotkę. Już chyba ze 3 razy w tym roku żeśmy próbowali kupować plotkę. Było to widać na obligacjach, czy rentowności obligacji amerykańskich 10-letnich, 2-letnich i tak dalej. Na USD, na indeksach to samo. Póki Fed nie zacznie mówić, że będą podnosić stopy, to indeksy będą szły do góry amerykańskie. Ostatnio, nie wiem kiedy to było, w tym tygodniu w każdym bądź razie, załóżmy, że chyba 22 albo 23, to było kiedy Powell powiedział, miał jakieś przemówienie, jak się nie mylę, czy coś, gdzieś był i dostałem e-maila, że tam było właśnie takie przemówienie i co on też powiedział, Powell powiedział, czy raczej zapewnił, że szybkie podnoszenie czy szybki wzrost inflacji, tak jak w 1970, jest bardzo, bardzo unlikely, czyli mało prawdopodobny. No dobra, jak on tak twierdzi, no to zobaczymy, nie? Co my tam możemy wiedzieć. Po ostatnim tutaj FOMC w środę, to było, staje się 16, to trzeba dopisać, 16.06, to było to, właśnie stwierdzili, że do odploty, czy raczej głosowanie członków Fedu, że bardziej widzą w 2023 roku dwie podwyżki. No i to było właśnie takie kupuj plotkę dla dolara amerykańskiego. Tutaj jest oznaczony FOMC w środę 16 i pojechali na GBP USD, tam 300 pipsów prawie od środy. No i myślę, że w tym momencie to jest też takie, kupujemy plotkę, że Fed zmieni już tu niedługo, za chwilę zdanie i będzie podnosił stopy procentowe. Jeśli chodzi o oświadczenie Banku Anglii z czwartku, 24 czerwca, szczerze powiedziawszy neutralne. Oni chcą więcej zobaczyć, jakby to powiedzieć, powodów do tego, żeby mieli zmniejszać tam wspomaganie gospodarki, odruch pieniądze, skupowanie aktywów i tak dalej, i tak dalej. I pomimo ostatnich komentarzy, które były
Bycze, no to jednak większość twierdzi, że na razie się wstrzymamy, poczekamy, zobaczymy i nie mamy zamiaru się spieszyć z podnoszeniem stóp procentowych, czy też zmianą w retoryce odnośnie podwyżek stóp procentowych, czy też odnośnie czegokolwiek w Banku Anglii. Także na razie neutralnie, jeśli chodzi o funta. Jej oświadczenie było neutralne. Nie było tam nic, nie wyczytałem, co miałoby sprawić, że od razu powinniśmy kupować już teraz funda, bo oni się coś tam zmienia im, ich spojrzenia. Jeśli chodzi o CHF, JPY, to samo, czyli sprzedaż. Tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. Ani jedni, ani drudzy nie mają zamiaru podnosić stóp procentowych. Nie ma też powodów obecnie, żeby kupować według mnie CHF czy JPY. Z mojego punktu widzenia fundamentalnego. Jeśli chodzi o Bank Kanady, według mnie kupno. Rosnące ceny ropy powinny podciągnąć Kanadyjczyka za sobą. Chociaż minął już miesiąc, czyli dość od tego, kiedy powiedzieli, że będą podwyżki stóp procentowych w drugim kwartale 2022, no to już jest to stary nefs, więc teraz jedyne, co powinno ciągnąć Kanadyjczyka do góry, to cena ropy. Więc jeśli chodzi o ropę, będzie OPEC. Już wam mówię, kiedy to będzie ten OPEC. Chyba w czwartek. Ja, w czwartek. O 12 będzie OPEC. Pierwszego lipca. Trzeba zapisać. Na co zwrócić uwagę? OPEC. 1 lipca będzie OPEC. To trzeba mieć na uwadze. Intraday swing trading. Oni powiedzą wtedy, czy mają zamiar trochę tej ropy jeszcze tam wydobywać więcej, czy mniej, czy zapotrzebowanie jest takie w sam raz. A z tego, co widzimy od początku roku, oni są całkiem dobrzy w tym, żeby utrzymywać cenę wysoko, jeśli chodzi o ropę i żeby ropy nie było za dużo, ani za mało i żeby ropy było tak w sam raz. Także OPEC na pewno swing tradingowo to spotkanie będzie dla nas istotne, jeśli chodzi o ropę. I podobno Iran chyba dołączy w końcu do wydobywania, ale podobno rynek, sankcje się na Iran skończyły i tak dalej i podobno rynek pożre te zapasy, które wydobędzie nawet ponad miarę Iran bez problemu i według mnie nadal myślę, że ropa to kupno. Jeśli chodzi o złoto, no tak jak tutaj jest napisane, kupujemy plotkę, jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, umacnianie się dolara amerykańskiego powinno spowodować spadki na złocie, ale tutaj mamy FOMC zaznaczone. Na razie te spadki jakoś nie idą. No ale zobaczymy, czy coś się zmieni. No i to tyle, jeśli chodzi o ten przegląd. Teraz to konto demo, które prowadzę tutaj i testuję te moje analizy fundamentalne od początku roku na nim. To ostatnio miałem obsługę na 2123 dolary. Bo byłem, czy raczej miałem cichą nadzieję, że może jednak funt brytyjski i Bank Anglii będzie troszkę bardziej optymistyczny, a nie taki, jakby to powiedzieć, neutralny, może tak bym to ujął. I tak jak tutaj widzimy, tu był Bank Anglii w czwartek i myślałem, no skoro utrzymują stopy, a nic nie zmieniają, no to dlaczego mieliby tak spadać, przecież to nie jest nic tak złego. No oczywiście rynek ma zawsze rację, był, zdaje się, rynek zawiedzony tym, że oni tylko i wyłącznie utrzymują te stopy procentowe i nie mają zamiaru nic wprowadzać na razie w polityce monetarnej Banku Anglii. No i dostałem dwa stopy na GPP NSD i GPP Out, to samo. Tu wchodziłem, tu mnie wyciachali na stopie. To jest jakieś, widzę, stare. Ojej. GPP out. O. Także tyle, jeśli chodzi o ten. Muszę już usuwać te zlecenia oczekujące, które są tam powyżej.
Co jeszcze tutaj? WTI obecnie na interwale D1 pięknie idzie do góry, tak jak moja analiza fundamentalna mówiła po OPEC w tym dniu, czyli miesiąc temu, tak? No i lecimy do góry, lecimy, nie? Czekamy na kolejny OPEC i zobaczymy, co wtedy się wydarzy. Jeśli chodzi o złoto, po FOMC skupiłem też tą plotkę. No jak na razie idziemy bokiem, jak widać. Jeśli chodzi o euro USD, to raczej się tutaj dużo nie zmienia. GBP USD też kupiłem plotkę, że FOMC czy USD będzie silniejszy w najbliższym czasie. No, po ostatnim, jak to się mówi, Banku Anglii w czwartek. Myślę, że dolar może się na GBP USD bardziej umocnić. Dobra, jeszcze co my tu mamy? USD CHF, no to tak jak mówiłem, kupujemy plotkę, na razie to jakoś nie idzie za bardzo w tym tygodniu. Mamy w końcu lato, a lato jest zawsze takie przymulone na rynkach Forex. Out USD zawraca też, no nie wiem, zobaczymy. Myślę, że i tak USD jest bardziej atrakcyjny od Australijczyka na chwilę obecną. I to samo NSD USD. Oczywiście rynek zawsze będzie miał rację. No zobaczymy, na razie 3764, czyli 3% chyba. Z tego całego konta 100 tysięcy się zaczynało, balans na początku roku, jak zakładałem to konto, no i tak to wygląda. No co jeszcze? Wszystko już chyba omówione, jeśli chodzi o swing trading. Jeszcze jeden film dzisiaj mam zamiar zrobić, jak poprawić swój handel. Dzięki za oglądanie. To był przegląd analizy fundamentalnej na swing tradingowo na 28 czerwca do 2 lipca. Jeśli Ci się podał filmik, daj łapkę do góry. Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie, pytania, no to pisz w komentarzach. No i subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmików do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Nara.